No, w mordę nie wierzę. Gdzieś w szczycie, prawie na szczycie góry, mały camping, rozbijany namiocik, idzie ziomek z lodóweczką. Mówię, nie wierzę, dam mu 5 dych, jak będzie miał browara. I miał browary, chciał 5 dych, dałem mu 5 dych. W sensie nie dolarów, 1,5 dolca za browar. Musiałem, wierzcie mi, miałem takie dzisiaj ciężkie wejście, że... Należało się. Należało. Należało się. Nagroda, zdrówko. Ktokolwiek ogląda, czy pijesz, czy nie, twoje zdrowie. Cześć. Witać. Jestem w Nikaragui. Niestety musiałem odpuścić Honduras. Przejechałem tylko Honduras, bo ponoć jest zbyt niebezpiecznie i jest blisko wojny domowej. W takim razie od razu, niestety nie na stopa, przyjechałem do León, do Nikaragui. Miasto, które założył Francisco Hernández Córdoba od 1524 roku. Od niego też wzięła się nazwa waluty w Nikaragui, czyli Córdoba. A jest równowartość 30 kordob, to jest 1 dolar amerykański. I ponoć jest to najtańszy kraj Ameryki Łacińskiej. Z czego bardzo się cieszę, bo będę w końcu mógł się najeść do syta. Za dobre pieniądze. No a teraz jestem na głównym placu. Oczywiście katedra. Chrześcijańska, katolicka. Także jest bardzo ciepło dzisiaj. Idę to zjeść. A bardzo chciałem powrócić do tradycji meksykańskiej i picia codziennie rano soku wyciskanego z pomarańczy. Pomyślę, że to będzie bardzo tanie. To nara, zobaczcie, jak wygląda León. Witać młodzieży. Jestem z powrotem na szlaku, z czego bardzo się cieszę. Nie cieszę się tylko z faktu, z tego, że było dzisiaj zarąbiście gorąco. I wybraliśmy dzisiaj szlak, którym nikt nie chodzi i ma 11 km długości, zamiast tego, który ma 2,5 km długości. No, wybieram się na wulkan Telika. Będziemy spali 2 km od szczytu, bo już niestety nie zdążymy. Trochę nie bardzo poszedł dzisiaj stop, z czego jestem zaskoczony. A to był nasz pierwszy stop w Nikaragui, więc jeszcze będzie lepiej. No, takie widoczki mamy ze szlaku. Dzień dobry. Jestem na wulkanie Telika. Spałem tutaj na noc. A o 4:30 rano już tutaj byłem na szczycie, żeby zobaczyć ten piękny wschód słońca. I tutaj znajduje się krater. Kurde, jest bardzo stromo. I zaraz zobaczycie, jak wygląda ten krater od środka. I dzisiaj było widać lawę czerwoną. Piękna sprawa. I ogólnie jest tu magicznie. Bardzo mi się podoba. Jakby ktoś się zastanawiał, jak brzmi wulkan, to możecie teraz posłuchać, o ile nie będzie wiało na zdjęciu. Ale jest ogromna przepaść. Kilkaset metrów w dół. Taki jest głęboki krater. Lawę widać w nocy. Taka mała maczuga. A to jest dźwięk wulkanu. Powitać. Nie nagrywałem nic od 2 tygodni. A dlaczego? Bo jestem w tym fantastycznym miejscu, które widzicie teraz.
Załapałem tutaj się do roboty na 2 tygodnie. Bardzo fajna przerwa, żeby coś porobić i żeby pospać w normalnych warunkach i tak dalej, i tak dalej. No, a miejsce jest przecudowne, nazywa się Paradiso, czyli raj. I zobaczcie, jak to wygląda. Rozumiesz, wisz? Jestem taką, mam platformę w tym posterze, w którym pracuję, którą się wbijasz i sobie wypoczywasz. Tutaj koleżanka z Niemiec, która też jest na wolontariacie, będzie nas zastępować. Czyli ostatni dzisiaj dzień, jutro wyruszamy dalej, idziemy do Kostaryki. Także bardzo fajnie tutaj odpocząłem, niekoniecznie psychicznie, bo dużo się dzieje, dużo imprez, ale wszystko za darmo, to dlaczego nie? Jeszcze tylko, że to jezioro to jest w ogóle krater. Tutaj kiedyś był wulkan. Ponoć ma 200 lat i ma też 200 metrów głębokości. I nazywa się Laguna de Apoyo. I powiem wam, tutaj jest zarobiście. Prześwietne miejsce. Jakbym smógł, to bym został tu dłużej, ale niestety trochę to rozleniwia taki pobyt, bo masz fajne warunki i tak dalej. Jednak tęsknię mi już zabyciem na trasie, zabyciem na drodze i o takie za taką trochę tułaczką. No. Dobra, do zobaczenia gdzieś tam pewnie na drodze. Okazało się, że zamiast już nie pracować, to przyjęliśmy kolejną ofertę. Jeszcze tydzień będziemy zostawić. W mieście, w Granadzie, w innym hostelu, już bez jeziora niestety, ale i tak dobrze, bo będą imprezy codziennie i darmowy ruch, darmowa alko. A teraz idziemy szkolnym busem właśnie do Granady. A teraz zobaczcie sobie, jak wygląda laguna. Strach, będzie nie płynąć, bo to godzina. Jezioro ma strasznie duże fale, 10 km. Także zobaczymy. A bordo, czyli wbijaj. No tyle wbijaj. No zaraz, zobaczycie jak się tam dalej. Ahoj, tam na lądzie. Ja w zasadzie też na lądzie. Trochę wyżej, co prawda, bo jestem na Mirador. Tutaj na takim lokalnym wzniesieniu u podnóża wulkanu Madeiras. A za moimi plecami jest wulkan Concepcion, na który się nie wspinam, bo jest drogo. $10 kosztuje wejście. I jeszcze coś trzeba płacić za przewodnika. Poza tym tam są zawsze chmury, tak jak widzicie u szczytu. Nawet jak wejdziesz, to nic nie widzisz, więc mało ciecha dla oka, a tutaj tylko godzinka zajęło podejście. No. I piękna tutaj panorama na wulkan i na otaczające go jezioro, bo jestem teraz na wyspie Ometepe.
Pięknie tu jest. Zobaczcie. Powitać. No i siadł, stop. Tirze w końcu. 2 miesiące nie jechaliśmy tirem. Ostatni raz w Meksyku, gdzieś w górach. Także udało się. Właśnie mamy 25 km do granicy z Kostaryką. I koleżka nas weźmie aż do samej miejscówki, gdzie mamy spać. U Artura znajomej. Także fajnie. Dobre 300 kilosów nasiadło.